Sponsorem programu jest firma Serowar.pl, dystrybutor akcesoriów i urządzeń do domowej oraz farmerskiej produkcji mleczarskiej. Zapraszam na kolejny odcinek programu Dobre Bo Polskie. Tematem dzisiejszego spotkania, odcinka jest ser halloumi. Ser cypryjski co do genezy, ale popularny także w Syrii, w Turcji, w Gruzji, w ogóle we wszystkich krajach tego rejonu, także lubiany w Polsce. Jak go się robi? Za chwileczkę pokażę. Artur Nowicki to pasjonat przetwórstwa domowego. Popularyzuje i zachęca do utrzymania tradycji domowego winiarstwa, piwowarstwa, wędliniarstwa oraz innych domowych wyrobów. Dziś Artur zdradzi Wam swoje tajniki. Ser cypryjski, ale mleko polskie. Podstawowy składnik, mleko krowie, ale ten ser można wykorzystywać z mleka owczego, koziego, z mleka krowiego, także z mieszaniny mlek różnych. Jesteśmy w Polsce, więc zrobimy to z mleka krowiego, bo takie jest najbardziej u nas popularne. Najlepiej, gdyby to było mleko bezpośrednio od krowy, ale nadaje się również mleko świeże, dostępne w handlu, czyli pasteryzowane w niskiej temperaturze ze skróconym okresem przydatności do spożycia. Takiego mleka dzisiaj użyję. Żeby wykonać ten ser, potrzebny będzie także sprzęt, taki jak gar, w którym będziemy to mleko grzali. Narzędzia takie jak łyżka cydzakowa i taka łyżka wazowa do mieszania i do wybierania potem serwatki. Potrzebne będą też foremki. Taka się przyda do wstępnego odcedzenia serwatki. Małe foremki do formowania już sera. Wszystko to na poszczególnych etapach produkcji omówię dokładniej. I taka foremka jeszcze z naczyniem, w którym będziemy już dokładnie osuszali ziarno po wyjęciu go z serwatki. Przyda się oczywiście także podpuszczka. Przyda się też chlorek wapnia. Mamy mleko sklepowe, więc ten chlorek wapnia jest wskazany. W przypadku, gdybyśmy korzystali z mleka bezpośrednio od krowy, jest to opcjonalnie. Można użyć, nie ma takiej wyższej konieczności. Co dalej? Odkrywam garnek i te 5 litrów mleka muszę w tym garku umieścić. Trochę to potrwa, bo muszę odkręcić, odblokować. Po wlaniu pierwszej butelki mogę już uruchomić grzanie. Z niezbyt dużą mocą, żeby mleka nie przypalić. Celem jest temperatura 32 stopnie. W tej chwili mleko jest prosto z chłodni, ma zaledwie kilka stopni. Powolutku będę podgrzewał do temperatury właśnie 32 stopnie. Co jest ważne, w trakcie podgrzewania należy też, powinno się przez cały czas to mleko mieszać, a przynajmniej dość często, żeby nie doprowadzić jakiegokolwiek przypalenia, bo to jest szkodliwe. Ostatnia butelka. Nie wspomniałem o jeszcze jednym przydatnym narzędziu, jakiś porządny termometr do kontrolowania temperatury, który zaraz zacznę używać. Powoli mieszam, mierzę temperaturę i 32 stopnie jest moim celem. Zajmie to pewnie 10 minut, bo grzejemy powoli.
Mieszamy powoli. Można na chwilę przestać, dopóki mleko krąży, jest cały czas w ruchu. Im bardziej intensywne podgrzewanie, tym dokładniej musimy pilnować tego, żeby mleko było mieszane. Moc grzania trochę zmniejszyłem, mocniej zakrążę, żeby mleko wirowało, a ja w tym czasie przygotuję dalsze niezbędne składniki. Chlorek wapnia, tak jak powiedziałem, do mleka sklepowego wskazany. Zwykle jest to około 1 gram na 10 litrów, ale to spójrzcie na instrukcję. Trzeba to też oczywiście odmierzyć. Waga jubilerska, taka zdeformowana foremka od bufinek, dlatego że bardzo lekka, a zdeformowana, żeby było łatwiej wysypywać. Jest 0, 1 gram, pół grama, przepraszam. No, mam 5 litrów mleka. Jeszcze troszeczkę. O! Jest pół grama. 50 ml przegotowanej, ostudzonej wody. Wystrzegajmy się wody chlorowanej. Chlorkowi może by nie zaszkodziła, ale podpuszce zaszkodzić może. Podpuszka płynna w tym przypadku. Też instrukcja pokazuje, ile dawkować. Podpuszka może być płynna, może być sucha. Różne są. Płynną generalnie można dawkować bezpośrednio do mleka, ale ja wolę też zawsze ją wcześniej rozprowadzić, więc odmierzę właściwą ilość kropli. Poszło. Rozmieszam chlorek bardziej intensywnie, bo to ciało stałe. Tu jeszcze coś zostało. No dobrze. Jest przygotowane, niech czeka, a ja wracam do kontroli temperatury i do mieszania, żeby nie przegrzać. No, mam już 25 stopni, czyli niedługo. Maksimum 33 stopnie, to jest to, co powinniśmy osiągnąć. Chlorek wapnia wlewam jako pierwszy. Mieszam i rozprowadzam po całości. Od góry do dołu. I teraz to samo robię z podpuszczką. Też nie za mocno, ale żeby rozprowadzić to po całej objętości. Po rozprowadzeniu po całej objętości trzeba zatrzymać mleko, żeby nie krążyło. Stopujemy. OK. Czas wiązania podpuszki to jest zwykle około 30 minut. Instrukcja na podpuszce też powinna to określać. Czekam. Skrzep już powinien zostać prawidłowo wytworzony. Sprawdźmy. Za pomocą noża najlepiej. Albo palca, odcinam kawałek, odkładam. Jeżeli równo pęka, jest dobrze. Tutaj też się nie powinno mleko zbierać, raczej jest właśnie taka serwatka, a tutaj już widać w miejscu, gdzieśmy przecięli, zaczyna się od spodu serwatka zbierać, czyli jest dobrze. Pokroić teraz trzeba skrzep. Skrzep można pokroić za pomocą zwykłego noża, krojąc go w kilku płaszczyznach
na kilkucentymetrowe paski albo użyć porządnego narzędzia zwanego lirą serowarską. I ja się takim posłużę. Ten ser za drobno kroić nie należy, więc tylko przeciągnę w jedną stronę, w drugą. O, tyle powinno wystarczyć. I zaczynam mieszać. O. Generalnie w krajach pochodzenia tego sera nie używa się w ogóle takich narzędzi jak nóż czy lira, tylko po prostu wkłada się dłonie i dłońmi to rozrywa na kawałki, dlatego mówiłem, że za drobno kroić tego nie należy. Ale trochę rozdrobnić można, żeby było łatwiej i łatwiej, żeby serwatkę z ziarna odprowadzić. Co teraz? 32 stopnie, pewnie trochę mniej, bo przestygło. Celem jest 38, więc grzeje. Niewielka moc. 20 do 30 minut mieszania, kontrola temperatury i 38 stopni. Taki jest cel do osiągnięcia. Zbliżamy się do 38 stopni. Czas minimalny takiego suszenia ziarna to około 20 minut do 30. Mniej niż 20 minut być nie powinno. Jeszcze trochę nam zostało. Cały czas mieszam. Delikatnie, bo jakbym na chwilę przestał mieszać, to widać, że ziarno natychmiast opada na dno, a tam przecież od dołu kuchenka grzeje i mogłoby dojść do jakiegoś zapieczenia, którego nie chcę. Suszenie ziarna, tak się ten proces nazywa. I jeszcze troszeczkę, patrzę na czas, też już jest właściwy. Kilka razy jeszcze zamieszam. Co może ważne, sprawdzić należy też, jak ziarno się klei. Widać, że pozostawione na chwilę tworzy jednolitą strukturę, ale też powinno dać się ciągle rozdrabniać. Nie powinno się sklejać na stałe, pomimo że ma taką tendencję. Ciągle jeszcze ma strukturę ziarnistą i to jest dobrze, tak powinno być. Jest 38,1. Grzanie już wyłączę. Zostało mi jeszcze 2 minuty. To na spokojnie pomieszam przez cały czas. Ładnie ziarno wygląda w serwatce, prawda? No dobrze. Tak to zostawimy. Ziarno prawie natychmiast opada. Około 10 minut. Niech to porządnie osiądzie, a ja się przygotuję do zbierania serwatki. Jak już ziarno osiadło, czyli tak po około 5 do 10 minut, czas wydobywać serwatkę. Garnek na serwatkę musi być. Musi być też jakaś foremka, akurat naczynie, które pozwoli dokładniej odcedzić serwatkę. Ale na razie wstępnie, zgrubnie, taki koszyczek wrzucam do środka, żeby odseparował serwatkę od ziarna, które jest na dnie i powolutku wybieram. Serwatka będzie mi potrzebna na dalszym etapie, ale o tym za moment powiem. Na razie po kolei. Sera tam powinno być około 10%. Masy mleka użytego
zależności od mleka może to być trochę więcej lub mniej. Ja użyłem mleka, tak jak mówiłem, świeżego, handlowego, 3,2%, czyli dość tłustego. Im więcej uda się wydobyć w ten sposób, tym łatwiej będzie potem postępować dalej z ziarnem. No dobrze, w końcu połamie narzędzie, więc lepiej zaprzestać. Foremkę wyjmę. Sięgam po tą łychę, którą mieszałem. Wszystko jeszcze ciągle mam na stole. I zaczynam wybierać ziarno. Już mam masę serową, z którą za chwileczkę będę formował kolejny etap sera. Jeszcze nie końcowy. Resztę już chyba przeleję. Tak. Serwatki tu jest więcej oczywiście w tym garku, bo to nie pierwsze moje serowarskie działanie dzisiaj, a i większa ilość serwatki będzie mi do dalszego procesu potrzebna. Na razie niech to ocieka. Za chwilę będę przekładał to do foremek, tylko troszeczkę jeszcze serwatki z tego wycisnę. Na razie mi serwatka nie będzie potrzebna, więc ją zdejmę. A będę potrzebował przygotowane tutaj foremki. Pewnie mam ich za dużo, a może nie, zobaczę. Wolę mieć więcej niż za mało. Nabieram teraz serek do foremek i bardzo dokładnie uciskam. Bez przesady oczywiście, ale tak, żeby nie było wolnej przestrzeni w środku. Jeszcze troszeczkę. Kolejną. Foremki mają takie nóżki od dołu, co jest istotne, bo serwatka musi z tego móc swobodnie wypływać. Jeżeli te foremki by takich nóżek nie miały, należałoby to umieścić nie bezpośrednio na tacy, a na podkładzie serowarskim, który właśnie podniesie te foremki trochę do góry. I resztę do ostatniej. Tak jak przewidywałem, foremek za dużo. Ale gdybyśmy używali mleka bezpośrednio od krowy, prawdopodobnie tą piątą też bym zapełnił. Tam wydajność troszeczkę byłaby większa. Co teraz? Poczekam 15 minut. Za 15 minut będę obracał, czyli wyjmę z foremki, obrócę o 180 stopni i włożę z powrotem. Wstępne formowanie i oddzielanie dalsze serwatki. Sponsorem programu jest firma Serowar.pl, dystrybutor akcesoriów i urządzeń do domowej oraz farmerskiej produkcji mleczarskiej.